tej strony Natalia Mango i dzisiaj procesujemy nowy sok. Sok z kuchni świata, lamy mamy le bamba. Dobra, zobaczmy. No, patrzcie kochani, kolor, taka benzyna z olejem. Zobaczmy, jak pachnie. No, kochani, taki zapach intensywnie jabłkowy, octowy. Taki mocny dosyć, bardzo mi przyczyściło zatoki teraz. Zobaczmy, spróbujmy smaku. No, moim zdaniem takie mocne 8 na 10. Dobra, teraz sprawdźmy świeczkę. Clementine Lemon. Ciekawie jaki ma zapach. No kochani, taki mocno cytrynowy. Taki cytryna z wanilią i z nutką pietruszki. Patrzcie kochani, oni w Azji to mają takie fajne świeczki, soki, a my co? A my nie mamy, mamy zwykłą wodę z kibla i świeczki Nivea. Jak to wy nie lubicie radzia? Ja chcę z wami iść na imprezę. Powiem wszystko wychowawczyni i zrobi sprawdzian. A ja umiem, a wy nie. No dobra, dobra, dam wam spisać pracę domową, tylko nie bijcie znowu i nie chcę znowu wsadzać głowy do kibla. O Jezu, kim ty jesteś i co robisz w moim domu? Jestem Marcin Deluxe. Boże, no i co ty chcesz tutaj zrobić? Jestem Marcin Deluxe i wybram twoją starą. Szii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 i
tworzyć gangi. Czy to możliwe, że polscy tiktokerzy rozpoczną międzynarodową wojnę? Gangi zaczęły się utwarzać po jednej z relacji sławnych tiktokerek. Ja stworzyłam swój własny gang. Jeśli chcecie wiedzieć, co to za gang i chcecie do niego dołączyć albo kto w nim jest, zajrzyjcie na mojego Instagrama.